najprostszy chleb na zakwasie na świecie. 300 gram zakwasu swojskiego, 600 gram wody i 900 gram mąki. 3, 6, 9 albo 2, 4, 6, zależy jaki chcesz. To będzie chleb na zakwasie w foremkach, więc wyrastał będzie około, po zmiksowaniu będzie wyrastał około 4 godzin. Następnie przerzucam do foremek na następne 8 godzin i z foremkami od razu do piekarnika. Zobaczymy, jak to wszystko po kolei wyjdzie, więc zabieramy się do mieszania. Proporcje. Te robię. 3, 6, 9. To będzie na dwie foremki. Będzie to na dwie foremki tej wielkości. Więc proporcje 300, 600, 900. To ciasto będzie bardziej miękkie. Ono będzie naprawdę bardziej miękkie. Będzie się lepiło, więc po 4 godzinach, jak się wrzuci w te foremki, to jak już będzie sobie wyrastać spokojnie, nie trzeba będzie go miętolić znowu i brudzić sobie rąk. Więc do dzieła! Po godzinie czasu wygląda to w ten sposób. Jest bardzo mokre to ciasto, więc klei się do rąk, więc trzeba delikatnie je zbierać i troszeczkę przemieszać, zamieszać. I zostawiamy je następną godzinę, półtorej, tak do 4 godzin. Niech sobie przewijać je troszeczkę, zagniatać i później po 4 godzinach foremki. Więc czekamy dalej. Więc chlebek sobie wyrósł. Teraz trzeba zagnieść to jeszcze raz, podzielić, wrzucić foremki, ładnie roznieść foremki mąką, wrzucić do środka, pognieść mniej więcej tak, żeby było pół na pół i zostawić następne 8 godzin. Jak wyrośnie, wtedy przed samym włożeniem do piekarnika naciąć w poprzek czy wzdłuż, poopryskać wodą i do piekarnika. No ale to dopiero za parę godzin. Także ciasto rozłożone na dwóch foremkach. Troszeczkę z góry je mąką. Sobie teraz rośnie przez następne parę godzin. Może przykryję to folią albo coś w tym stylu. W każdym razie jest godzina trzecia, 9, 10, 7 godzin powiedzmy, do 10 wieczorem. Zobaczymy co dalej. Więc tak wyrosły chleby po 7 godzinach. Więc teraz rozgrzewa się piekarnik. Następnie jakieś 20 minut. Robię na górnym piekarniku, więc robię na full temperaturę. Następnie rozetnie się je tak. I może delikatnie tak. I troszeczkę pokropi do piekarnika na 35 minut. W tym połowie trzeba je w drugą stronę obrócić. Następnie wyciągnąć, wyrzucić z foremek i do góry nogami położyć i piec przez następne 5 może minut, żeby się spód przypalił. Więc do dzieła za chwilę. Więc teraz trzeba skropić wodą. Dosyć mocno. Zobaczyć noża. Jeśli się nie przetnie, jeżeli się go nie przetnie tego ciasta, to na pewno pęknie od spodu. A tego nikt by nie chciał.
Teraz do piekarnika na 35 minut. Teraz wyciągnięte 35 minut. Teraz na następne 5 minut do piekarnika do góry nogami. Dwie minuty i trzy minuty. Jednak trzeba było zrobić 4 minuty i 4 minuty. Więc wyciągamy. Zobaczmy, jak wygląda z wierzchu. Ciężko wygląda tak, wschodem wygląda tak. Teraz, jaki jest trik? Niestety, powinno się jeść świeżego chleba, on musi wystygnąć do góry nogami. Dlaczego? Dlatego, że powietrze wchodzi w górę, więc cała wilgoć idzie teraz w górę, więc jeżeli będzie styk w inny sposób, ta skórka z przodu robi się miękka. Zostawiamy go do rana. Cisza. No i rano go ukroimy, zobaczymy, co tam w środku słychać. Więc przestyku, ale nie wystyku. A niestety, no nie można czekać. Nie się o tej godzinie wiesie, ale zobaczmy, co z tego wyszło. Trafiliśmy, czy nie trafiliśmy? I don't know. Tak wygląda chleb na zakwasie. Piękny zapach. Spróbujmy. Coś pięknego. Więc bardzo proste. Trzeba go długo robić, ale jest prosty do zrobienia. Trzeba tylko wiedzieć jak. Trzeba się nauczyć czekać. To wszystko. Spacznego.